kanał. Radio Kanał. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Greń. Witam Was w audycji Czysto Piłkarskiej o lekkim zabarwieniu muzycznym. Tradycyjnie będziemy rozmawiać, słuchać i nieustannie delikatnie grać, bo z ciszą nie jest nam po drodze. W najbliższych minutach nasze umysły pochłoną następujące treści. Ekstra klasa. Z trenerem Marcinem Kaczmarkiem poruszymy wątek o dwóch takich, co robią show. Antoni Łukasiewicz opowie nam o muzyce w szatni Arki, rozdamy też laurki za miniony weekend i wspólnymi siłami stworzymy pamflet. Premier League. 12 obcokrajowców i tylko 7 swoich, czy liczba brytyjskich menadżerów Premier League, jak uważa Ryan Giggs, jest niewystarczająca. Ponadto zwolnienie Claudio Ranieriego, czy to było konieczne? Liga Mistrzów. Pewne rzeczy już wiemy, dlatego omówimy sobie wszystkie pary 1/8 finału. Liga Europy. Skuteczności, strzelca, szczęścia, a może czegoś jeszcze innego. Reasumując, ocenimy występ Legii w Amsterdamie. Zaczynamy. Radio Kanał. A w podcastowym studio celem dysputy pojawili się eksperci NC+, Rafał Nachorny. Dzień dobry. I Grzegorz Mielcarski. Dzień dobry Państwu. Panowie, witam Was serdecznie. Czy podczas minionego weekendu zdarzyło się coś takiego, że powiedzieliście wow, o rany albo ale heca? Rafał, stawiam, że to był występ Harry'ego Kane'a. Rzeczywiście Harry Kane w pojedynkę próbuje gonić Chelsea. Strata Tottenhamu do lidera wciąż jest duża, ale Harry Kane udowadnia, że może strzelać bramki bardzo często i to nie po jednej w meczu, tylko od razu trzy, bo co warto zwrócić, na co warto zwrócić uwagę, że to był trzeci hat-trick Harry'ego Kane'a w 2017 roku. Takie cuda zdarzają się rzadko, zważywszy, że mamy dopiero koniec lutego. Grzegorza, co ciebie zajęło? Nie Liga Polska, mnie tak naprawdę akcja i gol, który, jeżeli miałem tak krzyknąć wow, to po golu Borysiuka, to akcja jak rozegrała Lechia trzema zawodnikami z pierwszej piłki, wszystko tak naprawdę, trochę Ligi Angielskiej, w tym było trochę Ligi Mistrzów, bo strzał Borysiuka, bomba. To prawda, ja chciałem przemycić boks i walkę Ugonocha w Birmingham w Alabamie, to była naprawdę fantastyczna walka, mnóstwo zwrotów w akcji, wiele się działo, ale że przegrałem z piłką, dlatego zajmiemy się futbolem i w pierwszej części programu stawiamy na Ekstraklasę. Sławomir Peszko na prawo nogę. Peszko! Ależ cudowny gol! Ale jak dobry strzał i gol! Fantastyczny gol! Gol! Javier Hernandez! To jest nieprawdopodobne! Wlazło, co on robi? Wlazło! Co za gol! 23. kolejkę będzie podnosił trener Marcin Kaczmarek, któremu jury podcastu Radio Kanał przyznało wyróżnienie w kategorii Mister. Drugie zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin, spektakularny Merebaszwili, regularny Kante. Za tymi historiami stoi trener Kaczmarek. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, jest kilka ekip w Ekstraklasie, które mają strzelca i Wisła Płock jest jedną z nich. Zgadza się pan z takim stwierdzeniem? No bardzo się cieszę, że Jose potwierdza swoje aspiracje i możliwości. Strzelił trzecią bramkę w trzecim kolejnym meczu. Oby się na tym nie zatrzymał. Panie trenerze, a myśli pan nad takim wariantem Kante, Piątkowski razem w wyjściowej jedenastce? Na pewno jest to jakaś opcja, natomiast póki co decydujemy się na inne ustawienie z dziesiątką. W tym meczu ostatnim tą rolę pełnił Piotrek Wlazło. Natomiast no nie zamykamy się na inne rozwiązania. Być może kiedyś będzie taki moment, że Piątkowski z Kante zagrają w pierwszym składzie. Panie trenerze, to teraz Gruzin Merebaszwili. On nie miał najlepszych recenzji w mediach po meczu ze Śląskiem, ale świetnie zareagował. Gol z koroną i kombo, czyli gol i asysta z Zagłębiem Lubin. Musiał go pan trochę zbudować od strony psychicznej?
To jest chłopak, który ma bardzo silną psychikę. To jest doświadczony zawodnik, były reprezentant swojego kraju, grał w kilku ligach, także tutaj nie było problemu. Natomiast no, oczywiście on sobie zdawał sprawę z tego, że wyróżnia się swoją grą pojedynkami, dochodził do sytuacji bramkowych, patrz mecz ze Śląskiem, natomiast no, brakowało tej wisienki. Teraz strzelił w Kielcach bramkę oczywiście w przegranym meczu. Natomiast ta ostatnia to już takie potwierdzenie jego wysokiej formy i myślę, że również nie powiedział ostatniego słowa. Panie trenerze, dziękuję za poświęcony nam czas i jeszcze raz gratuluję wygranej nad Zagłębiem Lubin. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Trener Kaszmarek był z nami, dziękujemy bardzo. Radio Kanał. Panowie, jak zobaczyłem Meryba Świlego i ten jego mecz, występ przeciwko Zagłębiu Lubin, a więc asysta. Fenomenalna bramka, która nie zdarza się na boiskach Lotto Ekstraklasy zbyt często i w ogóle taka lekkość, łatwość, to sobie pomyślałem, że mamy do czynienia z piłkarzem dużego formatu. Natomiast jak spojrzę szerzej na jego karierę, to mam wątpliwości. Jak wy to widzicie? Znaczy jest to piłkarz, który, ja się zgodzę z trenerem, że on musi mieć silną psychikę, bo po wpadkach, powiedzmy, po spektakularnych pudłach, jakie zanotował w naszej ekstraklasie, ciężko się podnosi, tym bardziej jak podnosisz gazetę następnego dnia, czy wchodzisz gdzieś w jakieś fora internetowe i czytasz na swój temat no, dosyć dużą krytykę, no bo to dzisiaj to spływa minutę po tym, co się wydarzyło, spływa lawina albo pochwał, albo potraficie to wrzucić do studni. Ja myślę, że to jest piłkarz, który bardzo dużo daje Wiśle, bardzo dużo właśnie tym, że potrafi jakby przejść obojętnie przy wpadce swojej, tak? Przy wpadce, którą czasami piłkarz czy sportowiec w ogóle może zanotować. I tak nawiązując do tego, do pytania, które zadałeś, czy mógłby Hosek zagrać się razem z Piątkowskim i jeszcze Merbaszwili, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że takie ustawienie będzie ciężkie do zrealizowania, dlatego że... Te akcenty masz na myśli, że za dużo tych ofensywnych, to tak? Się wiąże też z defensywą. Hosse, nie wiem, czy jest zawodnikiem, który mógłby biegać do tyłu. Ja pamiętam jego spotkania w Górniku Zabrze, jeszcze ustawiane, momentami był też na skrzydle, szukano dla niego miejsca, potem była dopiero dziewiątka. Na skrzydle to nie wiem, czy to jest zawodnik, który będzie w stanie pomóc, tym bardziej, że jest Merbaszwili, byłby Piątkowski. Myślę, że to tak ten akcent ofensywny byłby faktycznie za duży. Rafał, nadawałby się Merbaszwili do Premier League? Jak najbardziej. Warto spróbować, chociaż te przeprowadzki bezpośrednio z Ligi Polskiej do Angielskiej jakoś zawodnikom z pola niespecjalnie wychodzą. Ja tylko dodam o Merbaszwili jedną rzecz, że no, gra w zespole Beniaminka, na to też musimy zwracać uwagę. Wisła Płock nie wygląda na zespół, który mógłby mieć kłopoty z utrzymaniem w Ekstraklasie, ale też nie jest to chyba zespół, przynajmniej na tę chwilę, na dziś, który no, będzie się bił o czołową ósemkę, chociaż chciałbym się mylić, bo dobrze życzę trenerowi Kaszmarkowi i Merbaszwilemu także. Dobrze, za nami 7 meczów 23. kolejki, więc wypadałoby pewne rzeczy podsumować. Zaczynamy od pochwał. Laurka numer 1 to... Mecz kolejki. No i właśnie, jakie są wasze typy? Ja długo myślałem, przyznam, i wybrałem Lechia Krakowia, bo 6 goli i cały mecz na przedniej nocy. Rzeczywiście trudno znaleźć kontrkandydata do tego spotkania, o którym wspomniałeś, ale mnie już podobał się pierwszy piątkowy mecz, a właściwie drugi w kolejności, czyli spotkanie Pogoni z Lechem Poznań. To prawda. Kolejosz zasygnalizował swoje mistrzowskie aspiracje, pokazał, że ma w składzie świetnego bramkarza, że ma także dwóch napadziorów, mówiąc kolokwialnie, z prawdziwego zdarzenia. Zszedł Kownacki z dwoma golami, wszedł Robak i dołożył trzeciego, ale zwracam uwagę na dobrą grę bramkarza, co świadczy o tym, że jest nad czym pracować, czyli nad poprawą gry w obronie. To na to zwróciłbym uwagę trenerowi Bielicy. Ja też miałem właśnie między wybór pomiędzy tymi spotkaniami, natomiast mimo wszystko właśnie też chyba bliżej był do meczu w Gdańsku. Te 6 goli piękne przede wszystkim. Na druga sprawa, że patrzę ile transfer na przykład dał Kucjaka do Lechi. Jak ten facet wszedł tą ligę, swoją można powiedzieć ligę, którą dobrze zna. I to jest taka też wartość dodania. Zwracamy uwagę czasami na samych strzelców, czy na samych ofensywnych, ale tu warto też podkreślić, że kto wie, czy ten transfer nie był takim jeszcze większym takim
impulsem do tego, aby Lechia zdecydowanie mogła tak powiedzieć, tak, chcemy być mistrzem Polski, mamy podstawy do tego, aby o to walczyć. Kucjak też kilkoma interwencjami. I nawet nie w tej kolejce pokazał, że tak jak Malarz wielokrotnie w Legii bronił sytuacje bardzo trudne, zresztą ja zawsze pamiętam, że bramkarze Legii to byli tacy, którzy wiele punktów sami w pojedynkę potrafili dla tego klubu zrobić, choćby Mucha, pamiętam swego czasu, też wiele, wiele razy takich interwencji. I dzisiaj Kucjak też się wydaje w tych pierwszych kolejkach, że te sytuacje trudne, kiedy wychodzi przeciwnik sam na sam, czy wychodzi on sytuację na sytuację czystą, on jest zaporą, którą trudno jest napastnikom pokonać. Mhm. Rafał Grzesiek poruszył ciekawą rzecz dotyczącą Kucjaka. Jaka jest twoja teoria na to, że jemu się w Hal nie udało? No, trafił do klubu, w którym było dwóch bramkarzy na średnim poziomie, więc wydawało się, że ma szansę wygrać. Nie wiem, co spowodowało, że dostał od menedżera Steve'a Bruce'a tylko jedną szansę i to w mało znaczącym spotkaniu o Puchar Ligi z Exeter, które zresztą Tygrysy wygrały 3-1 i awansowały dalej. Potem już Kuciaka nie oglądaliśmy. Mało tego, rzadko widywaliśmy go nawet na ławce rezerwowych. Tam było miejsce dla McGregora, dla Jakubowicza, bramkarzy z reprezentacyjną przeszłością, ale nie jakichś orłów, więc trochę dziwiłem się, że ściągają Kuciaka, gdy mają dwóch bramkarzy na niezłym poziomie, no ale potem niewiele z tego rozumiałem, nie widząc słowackiego bramkarza między słupkami. Nie chce mi się wierzyć, żeby w jakiś taki ewidentny sposób przegrywał rywalizację ze Szkotem i z byłym reprezentantem Szwajcarii na treningu. Nie wiem, co powodowało, czy jakieś układy menedżerskie, czy układy w szatni. W każdym razie no, najlepszego świadectwa klubowi to nie wystawia, skoro ściąga zawodnika i w zasadzie nie daje mu szansy. Dobrze się stało, że Kucjak wrócił do Polski, bo niewątpliwie trochę jest czasu wzmocnieniem. Zmarnował, tak Lech. Samo jak Janek Mucha w Evertonie, też ławka bądź trybuny, a to zawodnik, który zasługuje na więcej. Na szczęście cały czas mamy swoich ludzi w bramce. W Premier League czas na laurkę numer 2. Pan piłkarz. No właśnie. I kogo tutaj nominujecie? Można, wspomnieliśmy wcześniej o Kownackiego, pewnie można by było dorzucić Piątka, który zaczyna regularnie strzelać dla Krakowi. Zawsze takie pan piłkarz to jest coś dużo, dużo więcej. No ale tak, za tą kolejkę można wrócić. Można wyróżnić Stefanika, no którego właśnie, wczoraj no wspólnie właśnie komentowaliśmy mecz. Można powiedzieć tak, to jest pan też piłkarz. Dlaczego? Dlatego, że czasami są zawodnicy, którzy grają dobrze spotkania u siebie i się czują w swoim domu najlepiej, bo kibice, bo środowisko i tak dalej. Zagrać na Legii mecz to nie jest prosta sprawa, nie jest prostą sprawą wyróżnić się na Legii, być takim piłkarzem wiodącym. On według nas wczoraj został wybrany piłkarzem meczu i być może dlatego, bo to jest właśnie ten moment, żeby pokazywać na stadionach, gdzie jest troszeczkę większa presja, jedziesz do zespołu mistrza Polski i ty tam rozdajesz grasz pierwsze skrzypce. Jesteś zawodnikiem, który strzela gola, asystuje bez gola, bo Gutkowski nie wykorzystał idealnej sytuacji po podaniu i kilka innych rzeczy też fajnych w tym meczu Stefanik zrobił. Może właśnie czasami z tych mniejszych miejscowości warto jakby wyciągnąć piłkarzy do góry, dać im taki tytuł pan piłkarz, jak to zaznaczyłeś. Otóż to. To ja wybrałem piłkarza z większej miejscowości, ale za to zaawansowanego wiekowo. Wybrałem Rafała Boguskiego z Wisły Kraków. Podobało mi się jego zachowanie przy pierwszej bramce Pawła Broszka, gdy tak patrzył, jak ta piłka leci do bramki. Nie wiem, czy się zastanawiał, czy kopnąć ją jeszcze, czy pomóc jej wpaść do siatki. No w każdym razie była to taka bierna asysta. Mógł nie wiedzieć do końca, czy sędzia podniesie chorągiewkę, czy nie, gdyby dotknął piłkę, bo ja przypomnę, że on patrzył na tę piłkę z odległości metra od bramki, a więc mógł spokojnie zabrać Pawłowi Broszkowi gola, no ale też pewnie pamiętał, że jego klubowy kolega walczy o jak najwyższe miejsce w historii najlepszych snajperów całej polskiej ekstraklasy. Jest już w dziesiątce. To był chyba jego 137 gol. No i jeszcze zwrócę uwagę na gola, którego sam Boguski strzelił. Najpierw w fantastyczny sposób uniknął pułapki offside'owej. W takiej mijance idealnie się wkleił w tę linię obrońców, a potem jeszcze taką efektowną podcinką, co nie każdemu się udaje, pokonał bramkarza Jagiellonii. Zatem pan piłkarz, 32-letni Rafał Boguski, wcześniej wielokrotnie trapiony kontuzjami, często poważnymi, w meczu z Jagiellonią, jeden z najlepszych w drużynie gospodarzy. Grzesiek, Rafał Boguski, strasznie solidny facet. Zmienia się Wisła, zmieniają się właściciele, piłkarze. Boguski cały czas jest. Niezwykle, niezwykle równy. Tak sobie myślę, że jak spojrzymy szerzej na kilka sezonów, to nigdy nie rozczarowuje.
Ja w ogóle mam taki jeszcze taki sentyment do Rafała Boguskiego, bo to był zawodnik, który trafił do Wisły w czasie, kiedy jeszcze pracowałem w Krakowie. Oczywiście ściągał trener Engel. To była propozycja trenera Engela i myśmy pamiętam, to miało być tak, że ten transfer miał się odbyć, ale poprosiliśmy jeszcze wtedy z dyrektorem też, Zdzisławem Kapką, o 3 dni, żebyśmy mogli się przyjrzeć temu zawodnikowi podczas treningu, bo takie duże napięcie pomiędzy trenerem Engelem i mną i Kapką również. Ale tak, to nie dlatego, że chcieliśmy coś udowodnić i po tych 3 dniach, kiedy usiedliśmy do stołu, mówimy, tak, ten chłopak absolutnie nadaje się, i ja to podkreślę, dlatego że część kibiców może będzie pamiętała, to było krótko po transferze Kuby Błaszczykowskiego do Wisły, który od razu odpalił. I to był następny zawodnik takiego, którego kibice w Krakowie nie znali, to nie był zawodnik znany, przyszedł do Krakowa z Łomży i pokazuje, że to był dobry ruch, że Rafał został w tej Wiśle, już jest teraz takim jednym, no nie chcę powiedzieć, że jakoś taką legendą, bo to byłoby to nadużycie, ale kimś bardzo ważnym, kto będzie przez długi czas jeszcze z Wisłą kojarzony i szanowany w tym mieście. Tak sobie myślę, że fajnie by było, gdyby bracia Pajszą i Rafał Boguski skomponowali jakiś utwór na temat Ekstraklasy, czyli go razem wyśpiewali to. Po portugalsku. To brzmiałoby ciekawie. Nade wszystko po portugalsku. Laurki rozdane, czas na pamflet zatytułowany Do zapomnienia. Pozwolę sobie, panowie, rozpocząć tą dyskusję. Niestety, muszę wskazać na Lubin. 1401 widzów na meczu Górnik Łęczna Piast Gliwice, to jest katastrofa. No i wyciągasz rzeczy, które tak naprawdę uderzają bardzo, bo jeżeli zawodnik czy trener nie wykona jakiejś w kolejce jakiejś głupoty, czasami powiem tylko obrażając kogoś, jakiś faul na czerwoną kartkę, to wtedy nam jest bardzo łatwo wyciągnąć rzecz, która nam się nie podobała, która ktoś wykracza poza granicę zdrowego czasami rozsądku. Ja dzisiaj może z perspektywy, tak powiem, eksperta kanału w ten sposób mówię, chociaż też głupot kilka człowiek w życiu wykonywał, grając w piłkę. Natomiast to przeraża, że zespół, który dostał w dwóch pierwszych spotkaniach, ja jeszcze liczę pierwsze spotkania trenera, 5-0, dychę przyjął w dwóch spotkaniach. Jedno zostało przełożone spotkanie i w kolejnym meczu, który ma ten zespół pokazać, że ściągając takiego trenera, powiedzmy jak trener Smuda, który ma czynić cuda, a na trybunach się pojawia garstka ludzi, to boli. To pokazuje, czy te takie plany, cele, marzenia o tym, aby awansować do Ekstraklasy, mają jakiś większy sens. Tak, w tym spotkaniu zawiedli kibice gospodarze, ale zawiedli także goście, drużyna Piasta, którą kiedyś nazywaliśmy polskim Leicester, bo to przecież nie tak dawno Gliwiczanie walczyli o mistrzostwo Polski, a teraz biją się o utrzymanie, chociaż po tym, co oglądałem w drugiej połowie meczu przeciwko Łęcznej, to trudno nazwać biciem, bo drużyna poddała się. Nie wiem, czy brakowało sił, czy brakowało ambicji. Naprawdę Piast w drugiej połowie, ja wiem, że on tam przez kilkanaście minut grał w dziesiątkę, walczył jak drużyna, która albo już dawno zapewniła sobie utrzymanie, albo już dawno spadła. Nie widziałem waleczności, a przecież dla podopiecznych trenera Latala to miał być mecz o życie i ten mecz można było spokojnie wygrać, a przynajmniej powalczyć o to zwycięstwo, a Gliwiczanie tego nie uczynili. Tak, i to była zawsze wizytówka, ta agresywna gra, waleczność Piasta Gliwice. To jeszcze was zapytam, myślicie, że trener Latal będzie trenerem Piasta do końca sezonu? No, trudna sytuacja. Myślę, że jeżeli, tak jak Rafał tutaj powiedział, że to był mecz o życie i być może to już było spotkanie, które decydowało o przyszłości, to jeżeli w tym tygodniu się nic nie wydarzy, a kolejnego spotkania Piast nie wygra, to boję się, że tu nie chodzi do końca sezonu, tylko o kolejną kolejkę, że następna sobota, niedziela, jeżeli Piast... Życzymy, aby to się udało jakoś powiązać trenerowi Latalowi i jakoś ludzie spokojnie tego podeszli. To jest trudne dla Latala, trudne dla Piasta, bo jednak ta poprzeczka została wysoko postawiona. I tutaj nie chodzi o to, że zespół był w samym czubie polskiej ekstraklasy, tylko że stracił ten charakter zespołu, który posiadał. Ten można przy tych meczach remisować, można też przegrywać, ale kiedy widzisz, że zespół ma charakter takich walczaków. Kiedyś była taka Polonia Warszawa, kiedyś jeszcze nie tak dawno grająca w ekstraklasie, zespół, który miał zawsze charakter. Sporo żółtych kartek, ale sporo też punktów. Tym właśnie budowali swoją taką tożsamość. Podobną zespołem był jeszcze za trenera Łyżyńskiego kiedyś Korona Kielce. Tak. Kiedyś jeszcze swego czasu Górnik. Każdy zespół miał taki swój moment bycia zespołem trudnym do ogrania ze względu na charakter, na wolę walki każdego zawodnika, który wychodził w takim spotkaniu. To Piast stracił taką ikrę, za którą był też szanowany, podziwiany. Do tego dokładano, tak jak Murawski, nawet takie spotkania, po których mówiliśmy, że być może to jest zawodnik do reprezentacji. W każdym razie pytanie, czy Latal poleci, jest aktualne.
Okej. Na czasie. Dobrze, a już za chwilę dowiemy się, co piłkarzom w szatni i duszy gra. Naszym gościem zawodnik Arki, Antoni Łukasiewicz. Dzień dobry, Antoni. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, Antoni czy panie admirale? Antek, jak wolisz? W zasadzie na co dzień wiadomo, że Antoni, natomiast no takie miłe też tutaj, miły pseudonim został nadany przez kibiców Arki i oczywiście admirał też jak najbardziej wchodzi w grę i czasami w formie żartu moi znajomi czy koledzy z szatni też używają tego sformułowania, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie miłe i nie widzę w tym nic złego, ani żadnych negatywnych emocji we mnie to nie wzbudza. 4-1 z Koroną. Bardzo konkretny wynik. W jaki sposób Arkowcy fetują zwycięstwa? Był plan na przykład na rejs na trasie Gdynia-Hel i takie, wiesz, delikatne biesiadowanie przy takich utworach jak chałupy Zbigniewa Wodeckiego czy Parostatek Krzysztofa Krawczyka. Tak naprawdę to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sezon dopiero się rozpoczął tak naprawdę i absolutnie nie ma czasu na to, żeby w tej chwili w jakikolwiek sposób fetować. Zawsze w szatni oczywiście jest uśmiech na twarzy, jest dużo pozytywnych emocji po wygranym meczu, ale tak naprawdę no, najważniejsze jest to, co jest przed nami, czyli kolejne wyzwania zarówno w Pucharze Polskim, jak i w lidze. No i na to świętowanie przyjdzie czas dopiero po zakończeniu sezonu, jak zrealizujemy swoje cele, jak utrzymamy się w Ekstraklasie, wtedy być może faktycznie wspólnie z zespołem udamy się na taki rejs, bo na pewno nie mieliśmy okazji w taki sposób fetować, a na pewno byłoby to coś nowego, coś miłego, ale no, najpierw robota, a później zabawa, jak to się mówi. Tak, oby tylko woda była spokojna, bo jak są fale, to różnie bywa. Różnie ludzie reagują. Antek, tyle o piłce, a teraz podpytam cię o muzykę, a więc muzyka przed meczem. Ważna rzecz dla ciebie? Ważna. To jest na pewno aspekt taki, który pozwala się gdzieś tam dodatkowo skupić, wyciszyć i zebrać myśli, dokładnie sobie określić cały plan na mecz. Wiadomo, że najczęściej tej muzyki słuchamy już po odprawie. Wtedy, jak jest w zasadzie skład osobowy dobrze znany, gdzie trener już wszystkie założenia każdemu z nas przekazuje. No i ta muzyka jest faktycznie takim czynnikiem z jednej strony, który nam pozwala się wyciszyć, ale z drugiej strony bardzo mobilizującym czynnikiem, który jest w stanie nas zmobilizować do ciężkiej pracy. Każdy ma jakiś tam swój ulubiony kawałek, przy którym się lepiej koncentruje, lepiej przygotowuje do tego meczu. I myślę, że to jest zawsze taki aspekt, który też pozwala nam rozładować ten stres przed meczem i właśnie jeszcze dodatkowo pozytywnie się do tego meczu nastawić pod względem mentalnym. A twoja playlista jak wygląda? Zdradzisz nam, co to jest? Moja playlista jest związana głównie z zagranicznymi wykonawcami. Mam tutaj na myśli Robina Schulza czy Dawida Getta. To są takie, można powiedzieć, dwóch obowiązkowych autorów muzycznych, którzy tutaj wspierają mnie przed każdym meczem. Taki dęsik, ale delikatny. No i faktycznie, proszę? Taki delikatny dęsik, nienachalny. No, nie, zdecydowanie nie. Jeżeli w ogóle to można nazwać tym dęsikiem, jak to sam powiedziałeś. Natomiast no, muzyka to jest jednak w sporcie myślę, że też ważna rzecz i wielu sportowców, nie tylko piłkarzy, ale myślę, że w każdej dyscyplinie sportu muzyka ma bardzo, bardzo ważne i znaczące znaczenie w tej kwestii związanej z odpowiednim przygotowaniem do zawodów. DJ w szatni. Kto decyduje o brzmieniu w Gdyni? No właśnie, tutaj akurat do głosu doszła dość zdecydowanie młodsi zawodnicy. Oni tutaj co chwila śledzą wszystkie najnowsze utwory, które się gdzieś tam pojawiają i nagrywają różnego typu składanki. Myślę, że tutaj prym w tej kwestii wiedzie Michał Nalepa najbardziej. On ma tutaj największy wpływ na to, co akurat brzmi, jaka muzyka gości w szatni. Dobrze gra? I tutaj zdecydowanie, proszę? Dobrze gra? Dobrze gra. Oczywiście, że dobrze gra, bo wiadomo, że muzyka do koncentracji to jest jedno, ale z drugiej strony też dla przyjemności też czasami tej muzyki się słucha, żeby po prostu jeszcze dodatkowo się w jakiś sposób zrelaksować, nie? Tak. A nowym człowiekiem w waszej szatni jest Przemysław Trytko. Przemycił do szatni jakieś dźwięki Azji, stepów kazachskich?
No właśnie nie. Na razie nie, może się sprytnie z tym wszystkim ukrywa. Na razie Przemek jest, że tak powiem, w te sprawy muzyczne nie wchodzi, żadnych tutaj dźwięków nie zapodaje, jak to się mówi. Natomiast jest bardzo uśmiechnięty, bardzo pozytywnie nastawiony, więc myślę, że świetnie się tutaj odnalazł w nowej, starej szatni tak naprawdę, bo wiemy doskonale, że już był zawodnikiem marki. I tutaj w tej szatni doskonale gdzieś tam znajduje z nami wspólny język. I na koniec, Antoni, ostatni koncert, na jakim byłeś? A tutaj chyba musieliście coś wiedzieć, ktoś musiał śledzić moją żonę, bo byłem ostatnio na koncercie. Nic a nic, no, ale to pytanie jest nieprzypadkowe. Bo ostatnio faktycznie w zeszły wtorek byłem na koncercie Roda Stewarda ze swoją żoną. O proszę, to dobrze się wstrzeliłem. No tak, dobrze pan się strzelił jak najbardziej. Natomiast akurat tutaj nie ukrywam, że to też prezent od Mikołaja dla mojej żony, bo ona jest miłośniczką Roda Stewarda i w związku z tym tutaj w dużej mierze chciałem jej towarzyszyć w tym wydarzeniu, bo wiem, że po prostu bardzo cenię Roda Stewarda. Byliśmy faktycznie na tym koncercie w zeszłym tygodniu, we wtorek. Bardzo fajne, miłe wrażenia. Oczywiście nie do końca mój klimat, ale no, czego się nie robi dla swojej żony, prawda? Tak jest i warto spróbować od czasu do czasu czegoś nowego. Naszym gościem był Antoni Łukasiewicz. Dziękuję bardzo, Antek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, a kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Radio Kanał. O Ryanie Giggsie, o wyborach właścicieli i Claudio Ranieri. O tym już za chwilę, jej wysokość Premier League. Ryan Giggs, legenda Manchesteru United, był asystent Davida Moyesa i Louisa Van Hala, uważa, że liczba brytyjskich menedżerów jest niewystarczająca. W czym rzecz? Pozwólcie, że przytoczę liczby. Na ten moment w Premier League jest 7-12 na niekorzyść Brytyjczyków. Mówię 7-12, bo mamy wakat w Leicester. Tak trzeba traktować Szekspira, choć to dziwnie brzmi, że Szekspira traktujemy jako jakiś zamiennik, rzecz chwilową. W innych krajach przewaga tubylców. Bundesliga 10-8 na rzecz Niemców, La Liga 13-7 na rzecz Hiszpanów, Serie A 16-4 na rzecz Włochów i kończymy Ekstraklasą 13-3 na rzecz Polaków. Zgadzacie się z Walijczykiem, czy absolutnie nie ma racji? Możemy się zgadzać, możemy z nim dyskutować. Na pewno szkoda, że Ryan Giggs, w przeszłości wybitny piłkarz, nie ma możliwości zostać wybitnym menedżerem, bo nikt go nie chce zatrudnić. Nawet jak zwalniają menedżera w Swansea, a więc w walijskim klubie, choć nie tak bardzo bliskim Giggsowi, bo gdyby Cardiff było w Ekstraklasie, to Giggs miałby większe szanse na etat menedżera. Ja bardzo żałuję, że Giggs nie może się sprawdzić w roli szkoleniowca, ale z drugiej strony, gdy spojrzymy, jaki kapitał przeważa w angielskich klubach, że jest to kapitał zagraniczny, że właściwie o 5 klubach możemy powiedzieć, że rządzą tam właściciele Brytyjczycy, Burnley, Middlesbrough, Stoke, Tottenham i West Ham. Na tym się kończy ta lista klubów, gdzie więcej do powiedzenia mają Brytyjczycy. No to nie dziwimy się. Poza tym, no, właściciel ma prawo wybrać menedżera i nie zagląda mu do paszportu, tak jak trenerzy nie patrzą w metrykę piłkarzom, nie patrzą też do paszportu, wybierają najlepszych piłkarzy do drużyny. Tak oceniają to zarządy klubowe, tak oceniają właściciele i stawiają na obcokrajowców. I nawet w Hull City wydawało się, że w klubie, który broni się desperacko przed spadkiem i potrzebuje kogoś, kto uratuje zespół przed degradacją, a więc kogoś, kto zna świetnie realia Premier League, kogoś doświadczonego, to nie szukali w Anglii, nie szukali na Wyspach, tylko
załatwili sobie menedżera z Portugalii, młodego, bez nazwiska. Owszem, zdobył Mistrzostwo Grecji, owszem, zdobył Puchar Ligi ze Sportingiem Lizbona, ale dla takiego przeciętnego kibica w Anglii był kimś anonimowym pan Marco Silva, a teraz pracuje w Hull City, a taki Ryan Giggs przygląda się temu, a nie może sam objąć posady menedżera. I Merson wściekł się, że zatrudnili w Hull. Pamiętamy tą jego wypowiedź. Co on wie o Premier League? Jak Hull się utrzyma, to przypomną Mersonowi tę wypowiedź dziennikarze i kibice. Na pewno. Grzegorz? Z drugiej strony patrzmy też ilu zawodników. To nie jest Liga Angielska, nie jest jakby dla samych Anglików, to co, o czym Rafa powiedział o tym budżetach, o tych pieniądzach, które się pojawiają. Kilka lat temu drugą najbogatszą ligą na świecie była druga Liga Angielska. Pamiętam, że na takiej konferencji padło pytanie i strzelaliśmy już tam pytania od Kazachstanu, gdzieś tam rzucaliśmy, bo każdy kolejna liga to okazało się, że nie, była odpowiedź nie, to może kazachstańska. Nie, panowie, druga Liga Angielska jest najbogatsza na świecie. To było kilka lat temu, nie podam dokładnie, czy to 4 czy 5 lat temu, biorąc udział w jednej z konferencji. I teraz ile gwiazd piłkarskich występuje na ligach angielskich? Też byśmy proporcjonalnie popatrzyli, to w składach byłoby pewnie więcej niż właśnie niż w lidze hiszpańskiej, niż w lidze niemieckiej, w stosunku do tubylców, może tak to określę. Pamiętajmy, że to też wchodzą przy tak dużych pieniądzach ogromne autorytety, ogromne osobowości, bo przecież i Guardiola, i Mourinho, i Klopp, to jest sama, czy Conte teraz, sama czołówka, jeżeli chodzi o świat. I myślę, że kilka lig, jeżeli ci panowie by przestali pracować w lidze angielskiej, następnego dnia mieliby w każdej kolejnej silnej lidze swoje miejsce w pracy, łącznie z Barceloną i z Realem Madryt, czy z włoskimi klubami. Nie ma to znaczenia. Czy ja wiem, czy to źle? Na pewno wizerunkowo nie wygląda to dobrze, kiedy jest aż taka dysproporcja, że pokazuje też, że poza tym być może szkolenie samych piłkarzy w Anglii plus szkolenie trenerów jest na poziomie słabszym niż to się wydaje. Przy pieniądzach, jakie są, wydaje się, że to powinno iść w parze, ale czegoś brakuje, bo to nie jest przypadek, to nie jest tylko chęć i moda na branie kogoś z zagranicy. To za tym idzie jakość. Generalnie trzeba powiedzieć, że idzie jakość. Trafiają się słabsi menadżerowie, którym sezon nie wypali. Przychodzą, a nie wspomniałem tutaj Ranierego oczywiście, który też zdobył mistrzostwo z Leicester. Przychodzą z piłkarze też, którzy nie wypalają, też są słabsi. Też, no, albo klimat, w którym powiedzmy występują, nie do końca im odpowiada. Ale tak już jest w każdej lidze. Mamy do czynienia z udanymi i nieudanymi transferami. Poruszyłeś Claudio Ranieriego, to jest niesamowita historia. Mistrzostwo Anglii, teraz Leicester w strefie spadkowej. Ranieri zwolniony. I tutaj, Rafał, zastanawia mnie jedna rzecz, bo Claudio Ranieri to jest trener, który doświadczył trudności. On był w strefie spadkowej, utrzymał Parmę i Cagliari, także ma doświadczenie, jeśli chodzi o te trudne momenty. Natomiast właściciel Leicester się nad tym ewidentnie nie pochylił. Ja myślę, że się pochylił i uznał po rozmowach z piłkarzami, po tym, co sam obserwuje w relacjach pomiędzy menedżerem a zawodnikami, że te szanse na utrzymanie Leicester pod wodzą Ranieriego są już małe i wszyscy atakują tajlandzkich właścicieli za to zwolnienie Ranieriego i słusznie, bo rzeczywiście futbolowi tego dnia odebrano duszę, jak ktoś to ładnie ujął, tak górnolotnie, bo to trener, który przecież dokonał cudu, zdobywając zespołem na poziomie właśnie 15-17 miejsca w lidze, zdobywając mistrzostwo kraju, przecież dzięki Ranieriemu wszyscy piłkarze dostali lepsze kontrakty, wszyscy dostali po nowym modelu BMW. On wszystkim odmienił życie, odmienił kariery, pozwolił zarobić ogromne pieniądze, a tutaj nagle, może nie w jednej chwili, no ale dość nagle zwalniają znakomitego menedżera, ale ja tak zastanawiałem się nad tym, czy można w jakiś sposób bronić tych właścicieli z Tajlandii. Doszedłem do wniosku, że gdyby zostawili Ranieriego i mimo to nie udało się Leicester utrzymać w ekstraklasie, to kto wie, czy w wakacje więcej osób nie straciłoby pracy, bo ta administracja, ci ludzie, którzy w tej chwili są bardzo potrzebni klubowi z Premier League, w tak dużej liczbie nie byliby już potrzebni na poziomie Championship. I być może o tym myślał właściciel. Oczywiście on myślał też o pieniądzach, no bo grać w Premier League, a grać w Championship, no to też różnica 100-120 milionów funtów, a takie rzeczy, jak wiemy, właściciele, zwykle poważni biznesmeni, biorą pod uwagę. Przestraszył się tej wizji pedałowania na Wigry 3. Właściciel Leicester. No i pojechał też, nawet nie jestem pewien, czy był na meczu w Sewilli, zresztą
tak wszyscy mówią, że to miał być mecz pożegnalny Ranieriego. Bez względu na wynik tego spotkania, jego los już był przesądzony. I choć wynik osiągnął w Andaluzji Leicester bardzo dobry, jak na swoją grę, jaką tam prezentował, to jednak no, trudno zmienić ocenę postawy drużyny po tym spotkaniu. Nic się nie zmienia, Leicester gra w tym sezonie słabo. Przykład takiego klubu, w którym trudno zagospodarować sukcesem. Co teraz, co my z tym sukcesem chcemy zrobić? W którym kierunku mamy pójść, jeżeli zdobyliśmy mistrzostwo Anglii? Coś, co nie zostanie nigdy zapomniane i będzie wielokrotnie jako przykład pewnie podawany właśnie ta drużyna i ten menadżer. Ja myślę, że z tym był największy kłopot. Jak, w którym kierunku teraz mamy iść? Jaki sposób kontraktowania piłkarzy? Kto ma o tym decydować? Być może to należało oddać trenerowi, powiedzieć to, co pan zrobił teraz. Pan jest menadżerem tutaj, tak jak Arsene Wenger jest w Arsenalu, który chciał być mistrzem Anglii od kilku lat, a trudno mu się dobić do pierwszej, do wicemistrzostwa, już nie mówię, do samego szczytu. I tam jest jasno określony cel. Co roku marzenia o tym, żeby gdzieś o to mistrzostwo powalczyć. Leicester tak naprawdę nie oddało Ranieremu całości, co można było tym klubem zarządzać. On powinien tak naprawdę, czy mógłby decydować o tym, kiedy chce odejść z tego klubu po takim sukcesie, jaki osiągnął. Z drugiej strony ja zawsze tak patrzę też i obserwuję tych trenerów, że to jest, trzeba wiedzieć w takiej sytuacji czasami, kiedy klub nie chce ci oddać takiej władzy albo nie chce ci pomóc w tym, żebyś ty mógł decydować, i po prostu zrezygnować i odejść. Myślę, że Ranieri to by było spektakularne, prawda? Zdobywając mistrzostwo, powiedzieć, ja dziękuję, bo doskonale wiem, że będzie bardzo ciężko powtórzyć coś, co zrobiłem. On zresztą sam powiedział w jednym z wywiadów, prędzej UFO wyląduje w Leicester niż ten zespół zdobędzie mistrzostwo. Trochę dla mnie jako byłego piłkarza to trochę źle zabrzmiało, bo odebrał to, co było napompowane w piłkarze, spuścił powietrze jednym takim wywiadem, odbierając tą wiarę, że coś drugi raz się nie może wydarzyć. Ja nie mówię o mistrzostwie, ale o walce, żeby być w tym czubie Ligi Angielskiej. Trudno przebijać się przez takie wielkie zespoły takim, no bo to jest, Rafał to powiedział, to był cud i tutaj nie ma jakiegoś innego określenia. Sam Ranieri zwolnienie swoje określił jednym zdaniem. That's football. Ja myślę, że za chwilę postawią włoskiemu menedżerowi pomnik w Leicester. Za chwilę przynajmniej jedną z trybun na King Power Stadium nazwą jego imieniem, a może cały stadion, i życie będzie toczyć się dalej. Natomiast mamy rację, dyskutując na ten temat, no bo stało się coś, co chyba nie powinno się stać i na pewno to miało prawo poruszyć środowisko, nie tylko piłkarskie. Tym bardziej, że jeszcze znając Ranieriego, obserwując jego zachowanie, kontakt z piłkarzami, to człowiekowi jest zwyczajnie przykro, że ktoś taki został zwolniony, bo czuje do sympatii. Wielu ekspertów twierdzi, że piłkarze powinni się tak samo wstydzić, jak i właściciel za to zwolnienie Ranieriego. Że oni nie zrobili tyle, ile mogli zrobić, by tego gościa, który naprawdę im załatwił życie na dużo wyższym poziomie niż mieli do tej pory, tak pozostawili samego. Ciekawie to spuentował Jurgen Klopp. Powiedział, że pojawiły się w ostatnich miesiącach takie trzy niedorzeczne historie, czyli Brexit, wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i zwolnienie Claudio Ranieriego. Zamykamy wątek Premier League zaproszeniem na mecz Leicester-Liverpool, Canal Plus Sport 2, 20:55. Zapraszają Rafał Nachorny i Andrzej Twarowski. Nie pomyliłem nic, Rafał? Nic nie pomyliłeś. Craig Shakespeare kontra Liverpool. Tak jest. A teraz najwyższy czas na Ligę Mistrzów. Znamy już wszystkie wyniki pierwszych meczów 1/8 finału. O najważniejszych wydarzeniach w europejskiej elicie już za moment. Słyszałem takie zdanie, że w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na pewno zagra drużyna z Paryża. Co wy o tym sądzicie? No, w innych sytuacjach, gdyby to nie była Barcelona, byśmy powiedzieli jasne, no tutaj przecież nie ma żadnej wątpliwości, ale pamiętajmy, że jeżeli jest jakiś zespół na świecie, i to powiedział też między innymi Rafał Wolski, z którym rozmawiałem na temat tego meczu i się zgadzam to w 100%, jeżeli jest jakiś zespół na świecie, który po kwadransie może u siebie prowadzić 2-0 z kimkolwiek by nie zagrał, to jest to Barcelona. I śmieję się czasami, że nie potrafię wskazać tak naprawdę w 100% tutaj takiego faworyta bitego.
Oczywiście łatwo się wypowiada po meczu, ale to jest jednak Barcelona. Nie wolno, to nie jest zespół jednego sezonu i to nie jest zespół, przed którym mówi się rzeczy niemożliwe, żeby Barcelona zrobiła. Nie, może tego nie dokonać dzisiaj, może United, nie wiem, ale na pewno może nie dokonać czegoś Juventus. Niestety, ale czy Barcelona, mając tak genialnego piłkarza jak Messi, który potrafi często sam, bez żadnej taktyki, wziąć na siebie ciężary i przewracać te ciężary, podnosić je, dźwigać pomiędzy nogami, przebiegając gdzieś, strzelając bramki nie z tej planety, no to tak, ja bym powiedział, że mimo wszystko Paryż chyba zasługuje tym meczem, który rozegrał w sposób tak spektakularny i nie wierzę, że nie będzie stać Paryża na jedną czy drugą sytuację stuprocentową. Ja nie wiem, jak to zostaną wykorzystane, bo wydaje się, że jeden gol Paryża załatwi sytuację. Robi robotę, ale o tym 51-49, że Paryż zagra niestety, a Barcelona się pożegna już w tej edycji. Zgadzając się z Grześkiem, dodam tylko, że drugim takim zespołem według mnie, który mógłby odrobić tak dużą stratę, jest w tej chwili w Europie Bayern Monachium. Tyle, że on nie musi odrabiać, on musi bronić tak dużej przewagi z pierwszego spotkania. Ale po tym, co zdarzyło się w dwumeczu w Lidze Europy Fiorentiny z Borussią Mönchengladbach, wiemy, że różne cuda mogą zdarzyć się także w Lidze Mistrzów. Ja tylko przypomnę, że po 44 minutach drugiego spotkania rewanżowego Fiorentina, grając u siebie z Borussią, prowadziła 3-0, a mimo to nie awansowała do 1/8 finału, bo Niemcy potrafili strzelić 4 gole. Dobrze, omówmy sobie pozostałe pary. Sevilla, Leicester, listy w 1/4. Jak to brzmi? No, brzmi to dość dziwnie, zważywszy, jak grało Leicester w pierwszym spotkaniu przeciwko Sevilli, ale te lisy naprawdę osiągnęły dobry rezultat. Dlaczego taki wynik osiągnęły? Mi się wydaje, że piłkarze Sevilli, strzelając drugiego gola, prowadząc 2-0, poczuli się już w 1/4 finału. Im się wydawało, że tak słabe Leicester nic im nie może zrobić, ani do końca pierwszego spotkania w stolicy Andaluzji, ani w rewanżu na Wyspach. Tymczasem Vardy, a wcześniej Demarai Gray i Danny Drinkwater, bo ci trzej panowie uczestniczyli w tej bardzo efektownej akcji, która dała gola kontaktowego Leicester, pokazali, że nie wolno mistrza Anglii skreślać w 70. minucie spotkania, że bardzo pomylili się podopieczni trenera Sampaolego. A sam trener, wydaje mi się, że siedząc w takiej klatce, bo nie mógł dowodzić drużyną z ławki trenerskiej, bo został dyskwalifikowany za nieodpowiedzialne zachowanie wobec sędziów, trzymał cały czas na ławce rezerwowych swojego najlepszego strzelca Bena Yeddera i okazało się, że po stracie gola Sevilla już nie potrafi raz jeszcze złapać takiego właściwego rytmu i trzeciego gola, czwartego nie potrafiła strzelić Leicester, choć moim zdaniem w dalszym ciągu jest faworytem dwumeczu i nawet jestem przekonany, że przebieg spotkania na King Power Stadium będzie podobny do tego z Sevilli, tylko że nie znamy wyniku, bo Leicester udowodniło, że jednego gola na 1-0 może strzelić. Grzegorz, Bayer Atletico, pierwszy mecz 4-2 Atletico, tu mamy jasność, tak? Tutaj mamy jasność. Idziemy dalej. Nie ma wątpliwości, kto zagra dalej. Porto Juve? No tutaj też mamy jasność. Po zwycięstwie 2-0 Juventusów na Stadio Dragon w Portugalii, no tutaj też nie ma wątpliwości. Bayer Arsenal. Pokaż mi ławkę rezerwowych, a powiem ci, jaki jesteś silny. Wchodzi Piazza, strzela gola dla Juventusów, wchodzi z ławki Dani Alves, strzela kolejnego gola, dziękuję. Mimo że Allegri zagrał od początku na 3 napastników, tak. To roboty musieli zrobić my rezerwowi. Bayer Arsenal, też nie tracimy czasu, bo wiemy już, że Robert Lewandowski gra dalej. Wiele na to wskazuje. Oczywiście ja jako kibic Premier League chciałbym powiedzieć, no skoro dajemy szansę Barcelonie w meczu z Paris Saint-Germain, to może dajmy też Arsenalowi, ale... Tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Arsenal nie wykorzystał swojej szansy, moim zdaniem, w tym pierwszym meczu. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że w pierwszym kwadransie Walcott i Giroud strzelają bramki, jest 2-0, ale nie mogę już sobie wyobrazić gola numer 3, numer 4, a potrzebne są te gole do awansu i myślę, że to się tak Neuerowi skończy zwycięstwem kanonierów, ale... Myślę, że Arsenal na 0 będzie miał... No zobaczymy, nie będziemy się oczywiście... Panowie, czas nas goni. Za wysoki wynik pierwszego meczu. Tak jest, Benfica-BVB to jest bardzo ciekawy mecz, bo w Lizbonie był 1-0 dla Orłów. Ale i teraz rewanż w Dortmundzie. Pamiętam, jak ten mecz wyglądał. Dortmund miał chyba z 5-6 sytuacji i Aubameyang karnego. Aubameyang miał 3 takie sytuacje, że gdyby w każdej lidze napastnik innej nie wykorzystał, to,
to następny mecz usiadłby na ławce rezerwowej. Czyli Grzegorz raczej Dortmund. Dortmund. Dobrze. Real Napoli. Rewanż pod Wezuwiuszem teraz. Pierwszy mecz 3-1 dla Realu. Czy Milik, Zieliński, Insigne, Mertens jeszcze tu sobie wyobrażam, mogą tutaj, coś o czym Rafał powiedział, tutaj sobie wyobrażam, że pada bramka w pierwszym kwadransie dla Napoli i ciśnienie tych kibiców i ten stadion zacznie płonąć i że tam będą nadzieje. Ale myślę, że Real to jest zbyt doświadczony zespół, aby wypuszczać takie sytuacje, taką przewagę powiedzmy na tym etapie z rąk. Ja myślę, że trener Sarri, ciesząc się z powrotu do zdrowia Arkadiusza Milika, bardzo ubolewa nad tym, że wypuścił z rąk Gabbiadiniego, który robi furorę teraz na Wyspach, a mógłby pomóc wyeliminować Real Madryt. Ostatnia para. City-Monaco. Bez Kamila Gika. Monaco gra przed własną publicznością. W Anglii było 5-3 dla City. Spektakularne spotkanie, które no, poruszyło tutaj Europę i cały świat chyba. Myślę, że ludzie zapamiętają to na dłuższy czas, bo Monaco cały czas, pamiętamy, prowadziło, znaczy przez dłuższy okres prowadziło nawet 3-1, a spotkanie skończyło tak, jak ten wynik pokazuje, 5-3. City moim zdaniem właśnie tym sposobem, tym charakterem, który pozwolił wydobyć się z dna, bo to byli już na dnie, przegrywając u siebie 3-1, a wyprowadzili na 2 gole przewagi, nie oddadzą tego spotkania. To buduje zespół, to daje siłę, to, że w ciężkich sytuacjach potrafi się zebrać i wyjść i wracają do gry ci, którzy byli najważniejsi, z Aguero na czele. Tak, potrafił się przyznać do błędu Guardiola, wstawiając do bramki Willego Caballero w miejsce Bravo. Przemycę taką ciekawostkę przy okazji tego dwumeczu, że bramkarze Manchesteru City obronili 5 ostatnich rzutów karnych strzelanych im w meczach Ligi Mistrzów. Caballero i Hart bronili karne. I to kogo? Falcao, Ibrahimowicza, Messiego, Neymara. Ja tutaj nawet nie wymieniam przynależności klubowej tych zawodników, bo wszyscy są znani. Piątego też mógłbym nie wymieniać, ale on jest najmniej znany. I Rafaela z Borussii Mönchengladbach. 5-5 karnych obronili bramkarze Manchesteru City. Bartek, wspomniałeś, że nie będzie Glika w rewanżu. Nie będzie też w Manchesterze City Sterlinga. To też jest bardzo duża strata. I naprawdę, mimo dwubramkowej zaliczki, ja nie jestem dać więcej szans w stanie niż 50% Manchesterowi City na awans, bo takiego zaciętego spotkania, obfitującego w gole, tak samo jak na Etihad Stadium, spodziewam się też w rewanżu. Dużo jakości, tempa i w rewanżu pewnie będzie podobnie. No, pokazał nam się taki zawodnik jak Mbappe z Monaco, który zrobił wrażenie. My na co dzień może wszystkich lig nie jesteśmy w stanie oglądać, kontrolować. To właśnie Liga Mistrzów daje nam tą możliwość podglądania, jak się prezentują tacy zawodnicy jak Mbappe. Myślę, że to jest zawodnik, który w najbliższym czasie trafi naprawdę do bardzo dobrego klubu, takiego topowego, bo Monaco jest szanowany w Europie, ale to zawsze nie będzie klub taki o takiej sile medialnej, jak choćby te czołowe hiszpańskie czy ligi angielskiej. Przyspieszamy, a w ostatniej części audycji skupimy się na Lidze Europy. Za nami dwumecz Ajax-Legia i właśnie o tym już za chwilę. Panowie, moim zdaniem najlepszy gracz dwóch meczów występował w koszulce Legii, więc dlaczego Ajax gra dalej? Może tak, bo myślisz o Wadisie, o Didier Ofoe. Z drugiej strony, przed meczem mówiliśmy, że będzie ciężko, przed dwóch meczem, że Legia to będzie mimo wszystko po zwycięstwie ze Sportingiem trudna rzecz do zrobienia. I tak już teraz, oceniając na chłodno, myślę, że o tego gola, czy może nawet gdyby padła różnica, gdyby była różnica dwóch goli, to Legia była troszeczkę słabszym zespołem. Mając jednostkę, no to możesz oczywiście wygrywać, bo Barcelona wielokrotnie to pokazywała z Messim, czy Ronaldo pokazywał to, biorąc na swoje barki Real i grę za odpowiedzialność za zespół. Tak samo tutaj Odzidzia potrzebował w tym meczu wsparcia w postaci strzelca i Legia nie miała tego killera, czy to był Nikolić, czy to był Prijović, dzisiaj ich już nie ma i chyba tego zabrakło.
Legia zrobiła wszystko, co mogła, sprowadzając Nesida, ale myślę, że na ten moment tego zabrakło, tego, żeby był ktoś, kto potrafi wykończyć jedną czy drugą sytuację, albo znaleźć się w sytuacji, gdzie tą piłkę można podać. Tomek Nesid absolutnie na razie nie czuje pozycji. Ja pamiętam jego pierwsze spotkanie, biegający na lewej stronie, po prawej, szukający swojego miejsca. Ja nie wiedziałem, czy to jest taka dziewiątka pomimo wzrostu, to ja nie widziałem go grającego w strefie, gdzie ta dziewiątka lubi się poruszać, czyli okolice 16 metra. Dzisiaj dalej nie wiem, jaki to jest, powiem szczerze, jaki to jest typ zawodnika, do jakiej gry, jaką grę lubi, jaką grę preferuje. Szczęścia Legii nie zabrakło w tym dwóch meczu, bo szczęście, że miał w pierwszym meczu gol nieuznany dla Ajaxu, byłoby dużo, dużo cięższe, czy Dolberg, który nie strzelił sytuacji. Ktoś powie, no dobrze, ale Legia też swoje sytuacje nie wykorzystała. Ajax miał jako pierwszy zespół te sytuacje setki, jeżeli chcemy w takich kategoriach patrzeć. Myślę tak naprawdę, że na spokojnie o tego gola, czy może jeszcze dzisiaj dwa, Legia już jest słabsza, ale nie jest to przepaść taka, która oddziela bardzo ten Ajax od Legii w perspektywie być może kolejnych spotkań. Tak, analizując przyczyny odpadnięcia Legii, należy mówić właśnie o ofensywie, a nie o obrońcach, o bramkarzu, bo Malarz nie ustępował poziomem umiejętności bramkarzowi Onanie z Ajaxu. Oczywiście nieobecność Jędrzejczyka, ale to względy regulaminowe. Zgadzam się z Grześkiem, że nawet w średniej formie Nikolicz i Prijowicz byliby lepsi od Nesida i Czukwu. No ten drugi grał niewiele, ale liczyliśmy na obu w tym dwumeczu i okazało się, że były to płonne nadzieje. Kucharczyk dał świetną zmianę w pierwszym spotkaniu, ale już w podstawowym składzie w rewanżu nie był tak dynamiczny. Zabrakło Radowicza, to kolejny nieobecny, który tutaj mógł robić różnicę w rewanżowym spotkaniu. Zgodzę się z tym, że Legia była zespołem słabszym od Ajaxu, ale słabsze zespoły w dwumeczu też mogły awansować. Przykład Gandawy w meczu z Tottenhamem, przykład HPL-u Nikozja w meczach z Atletikiem Bilbao. No też wskażemy tutaj bez dwóch zdań, że i Tottenham, i drużyna z Bilbao są lepsze od rywali, a jednak ich nie ma. No i szkoda, że to Ajax zagra z Kopenhagą, a nie Legia, ale zasłużył na awans Ajax. Legia i tak dużo zrobiła, wychodząc z Ligi Mistrzów. Pamiętamy początek i start, jakie baty nasz zespół zbierał, a później mimo wszystko Sporting został na gdzieś wyautowany. Sporting, który z bogatszym klubem ma lepszych też piłkarzy, szczególnie tych ofensywnych. To była ta nauka Grzegorz, która zaprocentowała. I już Legia miała, powiedzmy, to szczęście, że udało się do takiego momentu. Zapracowali ciężko w tym meczu ostatnim ze Sportingiem, eliminując ten zespół, czyli zrobili pewną rzecz bardzo, no, bardzo istotną. Na początku wydawało się to niemożliwe, aby Legia wyszła z grupy. Myślę, że to jest kolejna nauka. Ja patrzyłem tak na to spotkanie z Ajaxem pod kątem właśnie tych 22-letnich zawodników, nawet 17-letnich, bo Kleifert, który wszedł w pierwszym meczu, tutaj 17 lat, pokazuje, że to jest jakaś filozofia i nie ma tutaj obaw, strachu, że ktoś 17-letni, 18-19 nie poradzi sobie. Tu nie ma w ogóle obaw przed tym, że to jest może za duży stres dla takiego młodego zawodnika. Mnie interesowało, jak patrzyłem na zespół Ajaxu, jak się taki zespół młody czuje na wyjeździe. Też tutaj jest presja, bo i zawsze świetny doping i tak dalej. Ajax na 450 podań, 400, ci młodzi ludzie, 400 dokładnych, cennych podań, bez wybijania, bez... To jest jakaś filozofia klubu, filozofia gry, nauki gry w piłkę nożną, ale Legia niestety z doświadczonymi piłkarzami i z Odzidżą łącznie, często musiała się ratować wybijaniem piłki byle dalej od własnego pola karnego, żeby mieć chwilę oddechu i złapać znowu pewne ustawienia. I to by było na tyle w temacie europejskich pucharów i przygody Legii w sezonie 16-17. Jesteśmy już w bonusowym czasie naszej audycji. Rafał Nachorny i Grzegorz Mielcarski zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo, panowie, za przybycie do naszego studia. Rzecz jasna, zapraszamy na nasze najbliższe transmisje. Aktualny plan znajdziecie w sportowej części serwisu www.kanalplus.pl. Natomiast na Twitterze pod hashtagiem Radio Kanał czekamy na wasze uwagi. Przypominam, że jesteśmy dostępni na profilu facebookowym Kanał Plus Sport oraz w serwisie SoundCloud pod nazwą Radio Kanał. To wszystko na dziś. Bartosz Glen, dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień punktualnie o 9:00, a teraz muzyka.